tytuł Jezus Chrystus. Po filmie dotyczącym zmian w procedurze beatyfikacji i kanonizacji dokonanych w roku 1983 przez Jana Pawła II zostałam zapytana o przykłady takich wątpliwych beatyfikacji czy kanonizacji. Osoby, które nie widziały tego filmu, o którym teraz mówię, informuję, że odnośnik jest w opisie tego filmu. Więc proszę bardzo, podam dzisiaj przykład takiej moim zdaniem budzącej wątpliwości beatyfikacji. Była to beatyfikacja dokonana przez Jana Pawła II, oczywiście już po tej wspomnianej reformie, i chodzi o grekokatolickiego biskupa Józefata Kocyłowskiego. Urodził się w roku 1876, w 1911 wstąpił do bazylianów i już w roku 1917, czyli uwaga, 6 lat później, po złożeniu ślubów wieczystych i poświęceniach kapłańskich, został biskupem w Przemyślu. Biskupem grekokatolickim, to chciałem podkreślić, żeby ktoś nie mylił jakby z łacińską administracją kościelną, ale no, jednak biskup kościoła rzymskokatolickiego. Kontrowersje towarzyszyły tej postaci właściwie już od początku. W roku 1923, już w roku 1923, czyli zwróćmy uwagę, że no, był biskupem raptem kilka lat. Już się pojawiło pod jego adresem ostrzeżenie ze strony papieża Piusa XI. I tu pozwolę sobie zacytować. Pius XI nakazywał biskupowi Kocyłowskiemu i metropolicie szeptyckiemu, by polityką się nie zajmowali, by ich zachowywanie się lojalne wobec państwa polskiego i rządu było bez zarzutu i by w tym duchu wpływali na kler. I w tym momencie ja może jeszcze przywołam, żeby tak zobrazować, o jaką sprawę chodziło. Między innymi świadectwo starosty Przemyskiego, który w taki sposób opisywał biskupa Kocyłowskiego. Ksiądz biskup Józefat Kocyłowski znany jest tu jako człowiek bardzo co do narodowości polskiej wrogo się odnoszący i nie uznający rządu polskiego. Warto mieć świadomość, że przecież tereny, na których zarządzał w imieniu kościoła biskup Kocyłowski, to były tereny należące do Rzeczpospolitej Polskiej i biskupa obowiązywało polskie prawo. Co więcej, między Stolicą Apostolską a Polską został podpisany konkordat i na jego mocy biskupi byli oczywiście zobowiązani do złożenia specjalnej przysięgi i tutaj pozwolę sobie również zacytować fragment przysięgi, którą oczywiście biskup Kocyłowski musiał złożyć. Przed Bogiem i na świętą Ewangelią przysięgam i obiecuję, jak przystoi biskupowi, wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam i obiecuję, iż z zupełną lojalnością szanować będę rząd ustanowiony konstytucją i że sprawię, aby go szanowało moje duchowieństwo. Przysięgam i obiecuję poza tym, że nie będę uczestniczył w żadnych porozumieniach ani nie będę obecny przy żadnych naradach, które by mogły przynieść szkodę państwu polskiemu. Cytowałam zeznanie tego starosty, prawda? Ale takich dokumentów jest więcej. Ja oczywiście w opisie filmu umieszczę odnośniki do artykułów na temat biskupa Kocyłowskiego. Bo co jest ciekawe, to oczywiście żadnych informacji o kontrowersjach w takich oficjalnych życiorysach nie znajdziemy. Ja tam między innymi wrzucam odnośnik do strony watykańskiej, na której jest bardzo krótki i bardzo ogólny życiorys i gdzie nie ma w ogóle nawet najmniejszej wzmianki o tym, że były jakieś problemy. No, według dawnych procedur związanych właśnie czy to z procesami informacyjnymi, czyli tym pierwszym etapem, czy następnymi beatyfikacją, kanonizacją, były określone wymogi. Coś takiego, żeby był wyniesiony na ołtarze człowiek, którego upominał papież, że niewłaściwie sprawuje urząd biskupa, który był ostrzegany przez Stolicę Apostolską, to jest coś niesłychanego. Przypomnę zresztą, że na tym filmie, który omawia procedurę z 1983 roku, czyli tą nową, tam był przywoływany przepis, który mówi o tym, że już na poziomie procesów diecezji, tego w ogóle wstępnego procesu informacyjnego, ci, którzy jakby starają się o wyniesienie na ołtarze, mają obowiązek przedstawić do decyzji biskupowi, który będzie się zwracał do Stolicy Apostolskiej, wszelkie fakty mogące mieć wpływ na to, jaka decyzja zostanie podjęta, więc no niejako także to, co jest przeciwko, tak? To, co jest związane z pewnymi kontrowersjami. I teraz, żeby przejść do tych największych kontrowersji, bo wspomniałam tak o tym o świadectwie starosty, więcej jest takich opinii,
Natomiast no dopiero tak naprawdę po wybuchu II wojny światowej biskup Kocyłowski pokazał swoje prawdziwe oblicze. Przypomnę tylko chociażby te wydarzenia z 1943 roku, które dotyczą już wkroczenia Niemców i co się wtedy działo. To jest początek lipca. 4 lipca 1943 roku biskup odprawił specjalne nabożeństwo dla ukraińskich ochotników 14. Dywizji Grenadierów. To jest ta dywizja, która była znana pod nazwą SS Galicjen, czyli tych morderców i po prostu no, ludzi, którzy wyniszczali polską ludność. I nie jest tak, żeby biskup Kocyłowski nie zdawał sobie sprawy, kto jakby jest rekrutowany do tego typu oddziałów. 7 lipca na rynku w Przemyślu odbyła się specjalna manifestacja ku czci wkraczających Niemców. Przedtem biskup wydał bankiet, na którym podejmował oficerów niemieckich. Niemieckich nazistów biskup katolicki podejmował u siebie. I może teraz zacytuję, aha, bo to jeszcze trzeba pamiętać, że tego 7 lipca, no to było takie, jakby to przyjęcie Niemców, to było i takie z oficjalnymi władzami i byli tam także przedstawiciele duchowieństwa katolickiego. I na trybunie znalazł się właśnie między innymi biskup Kocyłowski. Nikt go tam nie ciągnął, on się tam pojawił dobrowolnie. Co więcej, on tego dnia także wystosował list do swoich wiernych i w tym liście między innymi można było przeczytać następujące słowa. Sława wielkiemu Führerowi Adolfowi Hitlerowi, wyzwolicielowi i najlepszemu przyjacielowi ukraińskiego narodu. Chociażby tego typu występy powinny temu człowiekowi zablokować możliwość w ogóle wyniesienia na ołtarze. On po II wojnie został aresztowany, znaczy najpierw był aresztowany przez Polaków, potem, ponieważ brakowało dowodów, został wypuszczony. Ostatecznie aresztowali go Sowieci. I tu może precyzyjnie, 5 lipca 1946 roku formalnie aresztowany pod zarzutami propagandy antysowieckiej. On zmarł w wyniku urazów po torturach i tutaj też moim zdaniem są kontrowersje. Ta śmierć nastąpiła 17 listopada 1947 roku w kolonii karno-poprawczej Czapajiwka, przepraszam, to jest pod Kijowem. Kłopot jest taki, że w większości miejsc jest tylko ogólna uwaga, że on zmarł jako męczennik. I tu też jest problem, dlatego że część źródeł bardziej szczegółowych znalazłam, że tam jest na przykład napisane, że on zmarł na udar. Skutki udaru, no powiedzmy, że znaczy na to, że człowiek dostanie udaru mózgu, no może być, że tak powiem, przyczyn bardzo wiele. Oczywiście należy zakładać, że no, w bardzo poważnym stopniu zaszkodzono mu torturami. Pytanie, czy rzeczywiście była to śmierć męczeńska? Bo no, powiedzmy sobie szczerze, bardzo wielu ludzi przez stulecia zginęło, bardzo wielu chrześcijan, katolików w różny sposób, że tak powiem, mordowanych. Oczywiście tak, także umierali w wyniku tortur. Tylko problem jest taki, że nie wszystkich wyniesiono na ołtarze. I to, że ktoś nawet zmarł w okolicznościach, które wskazują na to, że jest to męczeństwo, no to niekoniecznie sam akt męczeństwa jest powodem do wyniesienia na ołtarze. No jednak nie wynoszono męczenników, którzy jakby wcześniej mieli w życiorysie jakieś wątpliwe momenty. Znaczy to oczywiście nie neguje, że być może była to śmierć męczeńska. Natomiast zasadniczo śmierć męczeńska, no to nie wiem, było ścięcie, tak? To były tego typu egzekucje. To była raczej egzekucja wprost, tak? A nie tylko śmierć z powodu odniesionych urazów. Nawet jeśli ktoś był aresztowany z tego powodu, że był duchownym, na przykład, tak jak w przypadku biskupa Kocyłowskiego. Myślę więc, że to wystarczająco dużo, jak na jedną postać, żeby mieć poważne wątpliwości. I tu znowu pokazuje się, no, trochę taka, powstaje powiedzmy pytanie, w jaki sposób wyglądało zarządzanie kościołem przez Jana Pawła II. Czy rzeczywiście było tak, że w kongregacja, czy też, że tak powiem, te informacje zostały zagubione na drodze do kongregacji? Czy rzeczywiście nie było przypadkiem tak, że jakieś rodziny Kresowian czy Wołyniaków jednak ten sprzeciw miały czas zgłosić? Więc no, na dodatek, jakby randze tej beatyfikacji dodaje także to, że zrobił to Jan Paweł II. To było
we Lwowie, co gorsza, 27 czerwca 2001 roku. No, nie chciałabym się dalej w te nieprzyjemne tematy zagłębiać, ale myślę, że odpowiedziałam na to pytanie, jak może wyglądać przykład postaci no, takiej, której beatyfikacja jest wątpliwa. Dziękuję za obejrzenie tego Q&A. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie. Z Panem powiem.